RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ruch w czwartkowy poranek oznacza program Słowo za Słowo i porannego gościa Artur Puszko, dyrektor Sądeckiego Szpitala. Dzień dobry, witam panie dyrektorze. Witam serdecznie, witam panią, witam państwa. To może na początek podsumujemy to wszystko, co działo się, a działo się bardzo intensywnie. Było to, co prawda, gdzieś tam pewne udogodnień może dla pacjentów nie było, ale wszyscy to przetrwali, zarówno personel szpitala, jak i my, pacjenci, którym od czasu do czasu zdarza się chorować. Remont SOR-u to już za nami. Tak jest. Intencją była poprawa warunków pracy dla lekarzy, a pośrednio, a tym samym poprawa jakości świadczonych usług, czyli tak naprawdę wszystko dla pacjenta. Natomiast sam fakt tego, że są korki, że są zacięcia korki w sensie zatorów, że jest wielu pacjentów, nie wynika z tego, że jest zła czy mała infrastruktura SOR-u. Wynika to stąd, że trafiają pacjenci do nas, którzy tak naprawdę nie powinni trafić, powinni być przyjęci w innych miejscach, na przykład przez pogotowie, na przykład przez POZ. Ale nie są przyjęci dlatego, że POZ też jest oblegany. Po prostu jest wielu pacjentów w POZ i ci lekarze rodzin nie dają rady po prostu, więc pacjenci, no Boże ty mój, są wygodnymi ludźmi, idą do SOR-u, no gdzie pójdą, jak nie do SOR-u. Z jakimi, panie dyrektorze, dolegliwościami na pewno nie powinniśmy się stawiać na SOR-ze? Na pewno wszelkie urazy gwałtowne, które się pojawią do południa czy do czasu trwania poradni specjalistycznych, powinny być załatwione w poradni specjalistycznej. Tam nie ma problemu z kolejką. Mają obowiązek przyjąć pacjenta z nagłym schorzeniem. Wszystkie inne historie, które nie są wypadkiem zagrażającym życiu, nie powinny się znaleźć na SOR-ze tak naprawdę. Po południu od godziny 18 do 7 rano, do 8 rano działa tak zwana nocna świąteczna opieka, czyli takie uzupełnienie jakby POZ-u. No i tam trafiają wszyscy pacjenci, wszystkie dzieci chore, bo najczęściej dzieci spędzają nam sens powiek. Zdarzają się takie przypadki, panie dyrektorze, że ktoś właśnie z takimi dolegliwościami, z którymi docelowo nie powinien trafić do was, trafia i zostaje odesłany, czy jednak wy musicie obdarzyć tą opieką każdego, kto się zgłosi, bez względu na te dolegliwości? Przyjąć musimy wszystkich, bo nie wiemy, z czym się zgłasza. W związku z czym musimy zebrać wywiad, musimy porozmawiać z pacjentem i jeśli jest tylko taka potrzeba, zaopatrujemy go. Natomiast nasza niewydolność polega na tym, że lekarzy na SOR-ze jest czterech, jest chirurg miękki, chirurg twardy urazowy i dwóch internistów. Po prostu nie dajemy rady. Proszę, taki przykład jeden z wtorku bodajże w ubiegłym tygodniu. Przyjęliśmy do szpitala, czyli pacjentów przyjętych na oddziały, było 130, a na SOR-ze przyjęliśmy pacjentów 170, czyli takich ambulatoryjnych, czyli to jest 300 osób na 24 godziny, łatwo policzyć. Jak to jest? Ile osób na godzinę musieliśmy? I cały czas mówimy o tych czterech doktorach, o chirurgu. Mnóstwo badań, sal obserwacyjnych i tak dalej. No to wtedy się pojawia pytanie, to może więcej lekarzy? No, no nie, te czasy minęły, że tak powiem, kiedyś były ZOZ-y, były poradnie i to wszystko były przychodnie, były ambulatorium pogotowia. To wszystko nie działa. To nie tak. Potrzebne jest rozwiązanie systemowe. No właśnie. Jakie rozwiązanie systemowe może zmienić tą sytuację? No na przykład w 99 roku, pięknie pamiętamy, weszła reforma kasy chorych, tak? I pojawił się lekarz rodzinny. Do dziś nie zaistniał tak naprawdę. Lekarz rodzinny jest ich zbyt wielu, zbyt mało osób. Zbyt mało lekarzy rodzinnych. Oni obcują do siebie 3000, 3500 pacjentów. Nie są w stanie przyjąć tych pacjentów. Po prostu nie dają rady. A powinno być na przykład 500, by lekarz rodzinny na telefon całą dobę funkcjonował, jak coś się dzieje. Gdyby nie miał wielu pacjentów, to by działało. Czyli, panie dyrektorze, mówiąc wprost, opowiadania i historie tych wszystkich pacjentów, którzy trafiają na oddział ratunkowy, spędzają tam kilka dobrych godzin, bo to zdarza się często i tyle czekają w kolejce do lekarza. Potem wychodzą zniesmaczeni, opowiadając o tym, ile to czasu musieli tam zmarnować. To tak naprawdę jedynym wytłumaczeniem tego jest właśnie to, że trafiają tam pacjenci, którzy docelowo nie powinni się tam znaleźć, tak? Dokładnie tak. Natomiast my robimy wszystko, by ci pacjenci no, faktycznie wyszli w jakiś sposób zadowoleni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt nie przychodzi tam nas oglądać, tylko dlatego, że jest mu źle, coś się wydarzyło i go popchnęło życie do tego, żeby do nas przyszedł. Na pewno z przyjemności do nas nie trafia.
W budżecie obywatelskim Małopolski inkubatory dla noworodków. Dwie sztuki takich inkubatorów. Rozumiem, że to sprzęt, który bardzo wam pomoże, jeżeli uda się ten projekt wygrać. Oczywiście, że tak. Jak widzimy, 400 tysięcy, dwie sztuki. Mhm. Strasznie drogi jest sprzęt medyczny, więc dlatego czasami uciekamy się do tego typu finansowania. Budżet obywatelski, bardzo fajna rzecz. Noworodki. Piękna sprawa, cieszymy się bardzo. Myśli pan, panie dyrektorze, że taki projekt zainteresuje sądeczan w kooperatywie z radnymi, tak? Bo to radni zgłosili się do pana, wspólnie postanowiliście się podjąć takiego wyzwania. Czy to, co jest ważne dla nas, co mogłoby zasilić właśnie sprzęt sądeckiego szpitala, czy taki projekt może wygrać na przykład z festiwalem? Pewnie tak, jak każdy gdzieś tam widział małe dziecko, noworodka pięknego, pachnącego, różowego, no to serce się kroi, gdyby nie pomóc takiemu maluszkowi. Na pewno wygra. Czy macie już jakiś sprzęt z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego? Mówimy tutaj i o budżecie Nowego Sącza, i o budżecie województwa. Nie, jeśli chodzi o budżet obywatelski, nie. Natomiast z orkiestry Owsiaka Jurka mamy mnóstwo rzeczy i tak jak powiedziałem, strasznie drogi sprzęt, więc uciekamy się do wszystkich możliwości, czy milion, czy dwa, czy pięć, nie ma problemu, wszystko, za wszystkie pieniądze kupimy i jeszcze będzie mało, więc każda rzecz jest dla nas cenna. Będzie się szpital włączał w promocję, w takie lobbowanie tego projektu, żeby jak tych głosów, w jaki sposób? Jak najbardziej. Bo walczymy o głosy, tak? Oczywiście, wiadomo, że tak. Tych głosów musi być jak najwięcej. Bardzo prosto, chociażby dzisiejsza nasza rozmowa jest jakby... Piękną promocją. Jednym z elementów. Panie dyrektorze, mieliście darmowe badania na onkologii pod kątem wykrywania raka. Miała być kolejna seria tych badań pod warunkiem, że uda się pozyskać znowu na to pieniądze. Udało się? Będzie? Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, natomiast myślę, że jeśli nie uda nawet się pozyskać, to w mniejszym zakresie, ale ze swoich pieniędzy zrobimy takie badania, bo cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wielu ludziom pomogliśmy. Nawet tych kilka osób, u których wykryliśmy poprzez te badania screeningowe zmiany nowotworowe. Czyli dzięki tym badaniom udało się zdiagnozować kilka przypadków. To jest skarbem najważniejszym. I ci ludzie są teraz pod waszą opieką? Tak, nasza onkologia jest jedną, może pewnie wszystkie tak działają w Polsce, ale z naszego punktu widzenia jest tak kompleksową opieką dla pacjentów. Jeśli do nas trafi, to wychodzi zdrowy, a później kontrole również są pod naszą auspicją, w związku z czym nie wypuszczamy pacjentów, którzy wyjdą przed szpital i nie wiedzą, co z sobą począć. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o zamknięcie tych wszystkich prac u was wewnętrznych w szpitalu, to kiedy to będzie, kiedy nastanie taki moment, że te prace w środku już się zakończą i będzie można mówić o tej infrastrukturze zewnętrznej? Oczywiście mówię o tych parkingach, bo to jednak spędza sens powiek sądeczanom. Wszyscy narzekają, że pacjenci i ich rodziny no nie mają gdzie tego samochodu tak naprawdę zaparkować pod sądeckim szpitalem. No tak, faktycznie parking jest takim problemem. Natomiast też zwróćmy uwagę, był taki moment w naszej historii, że parking był płatny. I co się wydarzyło? Bo to też trzeba jasno powiedzieć. Klienci Biedronki u nas parkują. Są auta, które stoją cały dzień, wiemy o tym, że takie auta stoją. Jest na to jakieś rozwiązanie? Jest po prostu bezpłatne. No jest jakaś jedna drobna opłata, złotówka czy dwa i to temat właściwie rozwiązuje. Natomiast jesteśmy w tej chwili po rozmowie z panem prezydentem i uruchamiamy taki większy parking po drugiej stronie bulwaru Narwiku, obok naszego lądowiska, a zatoczką autobusową. Tam zrobimy dosyć duży parking na kilka set out, który będzie wykorzystywany zarówno przez naszych pacjentów, czy też rodziny pacjentów, jak również przez mieszkańców Nowego Sącza w ramach na przykład meczu z Sandecją, prawda, bo jest nieopodal. Więc tak jakby ta kooperacja tutaj powinna dać dobry efekt. Bardzo dobre rozwiązanie, tylko kiedy możemy się... A niebawem. Niebawem, już niebawem, tak, już widzę, tam prace się powrotku zaczynają, toczą, także to niebawem. Czy w tym roku, trudno powiedzieć, ale na pewno niebawem. Czyli możemy liczyć na to, że jeśli w końcu wybuduje się nowy stadion, z którym wiemy, że jest na razie kłopotów moc, ale jeśli stanie, to też kibice Sandecji, którzy będą przyjeżdżali na mecze, będą mogli z tego parkingu korzystać. No tak, bo do tej pory korzystali również z naszego parkingu. No właśnie, o to miałam zapytać. Zdarzało się? No nie zdarzało się, to było nagminne. Okej, czy ten jeden parking wybudowany też we współpracy między szpitalem a miastem rozwiąże problem parkowania wokół szpitala? Powinien zdecydowanie, natomiast tak jak pani powiedziała, musimy zamknąć inwestycje wewnątrz, by móc zrobić tę infrastrukturę
infrastrukturę, tak, czyli te chodniczki, uliczki i parkingi, bo też w ramach infrastruktury będą parkingi. Kiedyś była koncepcja postawienia parkingu piętrowego, nawet gdzieś to miejsce jest, były to horrendalne kwoty, koszty, a może się gdzieś pojawi w środkach unijnych jakaś na przykład dotacja na parkingi piętrowe i wtedy zrobimy, nie ma problemu. Mhm. Mówiliśmy o stadionie Sandecji, panie dyrektorze, sąsiedztwo stadionu i kibiców też sporadycznie, wiadomo, nie teraz, bo chwilowo oni tutaj nie grają, natomiast to jest dobre sąsiedztwo, na przykład dla pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego? Ojej, no to raz na miesiąc jeden mecz i radosne okrzyki, myślę, tylko mogą sprowokować panie do porodu. Dopingować. Bardzo dobre podejście, ale tu czytamy w internecie, zresztą nie brakuje komentarzy opowiadających o tym, że jednak ten stadion i ci kibice paniom na porodówce bardzo mocno przeszkadzają. Czyli jednak... Zdania są podzielone jak zawsze. Jak zawsze, jak w każdym temacie. Te urządzenia, które pomagają w odroście włosów, z których korzystają nie tylko nasi, korzystają właściwie pacjenci z całej Polski. Jak często one są eksploatowane? Można powiedzieć tak, że one właściwie zapobiegają wypadaniu włosów, tak? Dlatego, że one schładzają cebulki, mieszki włosowe i ta chemia niedobra nie zabija włosów, natomiast zabija komórki nowotworowe. I kiedy uporaliśmy się już z tym takim pierwszym wrażeniem i tak dalej, kobiety są strasznie z tego zadowolone. Codziennie z tego korzystamy. Naprawdę jest to bardzo dobre urządzenie. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy to zakupić i możemy to pacjentom polecać. Sieć szpitali, panie dyrektorze. No tak. Dużo by na ten temat powiedzieć. Może w skrócie powiem tak, że wracamy do budżetu, choć nie do końca, bo jak pamiętamy, w służbie zdrowia budżetowej, w ogóle w budżecie funkcjonują paragraf osobowy, rzeczowy. Ćwiczyliśmy to, ale najważniejszą rzeczą jest to, że dostajemy określoną kwotę pieniędzy w budżecie. To jest, bo budżetujemy się. W kasach chorych, czy też funduszu płacił fundusz za zadania, czyli za to, co wykonaliśmy, tak? Przyjęliśmy 100 pacjentów, dostaliśmy za 100, 200 to za 200. W budżecie nie. W budżecie dostajemy kupkę pieniędzy, czy przyjmiemy 100, czy przyjmiemy 500, dostajemy to te same pieniądze. Jasne. Aczkolwiek oczywiście nie do końca, bo są pewne wzory, które to przebudowują w ramach następnego roku, w ramach kwartalnych ruchów. Ma się to zmieniać. Jak to będzie do końca, tego nie wiemy. Życie pokaże. Ja obawiam się, by pewne patologie, które funkcjonowały w budżecie, nie wróciły, bo... Jakie patologie? Kasa chorych nie powstała dlatego, że było dobrze, tylko dlatego, że było źle, prawda? No i później się pojawiły patologie związane z kasą chorych, pojawił się Narodowy Fundusz. 99 rok, to jest lat 18 prawie, że to wszystko działa i po 18 latach wracamy znów do prawie budżetu, tak? No, taka obawa jest, że na przykład nie będzie się opłacało leczyć drogich pacjentów, czyli chorych. No dlaczego? Dlatego, że dostajemy w budżecie... Jakich pacjentów będzie się opłacało leczyć? No zaraz powiem, bo to nie mówię o nas, bo nas to dotknie w inny sposób. Mianowicie wszyscy pacjenci, którzy będą wyjeżdżali do Krakowa, będą wracali do nas. Kraków powie, no to my to zrobiliśmy, co trzeba, a teraz wy sobie doleczajcie dalej i tak dalej, prawda? Taka obawa. Ja nie mówię, że tak będzie. To jest jedna z wielu obaw. Natomiast też, no, przyjmiemy 100 czy 500 pacjentów, no nie wiem, czy w budżecie ktoś nam kiedyś za to zapłaci, bo nie będzie póki co nadwykonań, tak? Bo to jest też jakby pierwsza taka rzecz, której się mówi, że nie ma nadwykonań. Dlaczego? Bo nie ma limitu. Budżet mówi, dostajecie tyle pieniędzy, macie za to działać. Fundusz ustawił limit, wszystko ponad to było nadwykonanie, a poniżej nie płacił. Czy będzie lepiej dla pacjentów? Miejmy nadzieję, że tak. Natomiast dla nas, dla szpitala jest, szczególnie Sądeckiego, który jako jeden z trzech szpitali w Małopolsce znalazł się na trzecim poziomie referencyjnym, co nam to daje, no, że nie musimy konkurować, czy nie musimy się konkursować z funduszem o pieniądze. My dostaniemy pieniądze bez problemu. Szpitale na pierwszym czy drugim poziomie mają ten kłopot, że pewne zakresy muszą być poddane konkursowi, nie wiadomo, czy dostaną, a jeśli to ile. My wiemy, ile dostaniemy. Dostajemy po wykonaniu rok 2015. Dostajemy blisko 2% więcej. Czy to dużo, czy mało? No, w przybudżecie 120 milionów, no to są to prawdziwe pieniądze. Natomiast wiedzmy też o tym, że ustawa narzuca na nas podwyżki 10% w tym roku, w przyszłym 20 i tak dalej. W związku z czym te pieniążki płynnie przejdą do pracowników. Kiedy, panie dyrektorze, zapytam na koniec, bo już musimy kończyć, kiedy będzie można tak naprawdę to zweryfikować? Czy ta sieć szpitali ma sens? Jaki okres musi minąć, żeby można było tak realnie się na ten temat wypowiedzieć? Kasy chorych trwały 4 lata, w NFZ 12. Myślę, że spokojnie tak 4 lata to
Po 4 latach. To jest taki dobry okres. Będzie, po 4 latach będzie można dopiero powiedzieć, czy... Czy przyniosło oczekiwany efekt, no czy, właśnie, czy też to rozwiązanie nie. się sprawdziło. Dziękuję bardzo za dziś. Artur Puszko, dyrektor Sądeckiego Szpitala. Moim i Państwa gościem do kolejnej rozmowy, panie dyrektor. Dziękuję pięknie. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.